Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, druga partia meczu o Mistrzostwo Świata jest już historią. Partia pomiędzy Dinklirenem a Janem Nepomniachtchi na pewno przysporzy nam tutaj wielu, wielu emocji. Partia bardzo dobra i zapraszam od razu do analizy. Przypomnę tylko, że ten mecz jest rozgrywany na dystansie 14 rund. Chińczyk rozpoczął ruchem D4, na co Nepo odpowiedział skoczkiem na F6, C4 ze strony Chińczyka, E6, skoczek na F3, D5 i już w czwartym posunięciu sztab tutaj Dinklirena postanowił zaskoczyć Nepomniachtchiego, grając posunięcie H3. Ruch jest to bardzo dziwny, a przynajmniej w moim odczuciu. To znaczy, jeżeli bym widział, że osoba początkująca, która zaczyna grać w szachy, gra teraz posunięcie H3, to bym się bardzo zdziwił, ale jak gra to arcymistrz, to na pewno jest to bardzo głęboka idea, która została przygotowana przez sztab chińskiego tutaj zawodnika, ale nie potrafię wyjaśnić, na czym polega idea tego posunięcia, moi drodzy. Dlatego, że ten ruch wydaje się takim normalnym ruchem przy okazji w gambicie hetmańskim, który się zagrywa w jakimś tam dobrym momencie, powiedzmy, żeby goniec w przyszłości nie wszedł na G4. Może jest to oczywiście taka idea, żeby zagrać posunięcie G4, żeby zaatakować, gdyż tutaj raport Richard troszeczkę maczał w tym palce, a jak wiemy, raport Richard jest zawodnikiem, który gra bardzo niekonwencjonalnie w szachy. No i to jest teoretycznie zaskoczenie na Nepo. No ale partia toczy się dalej i Nepo zagrywa tutaj posunięcie pionek bije na C4. Pomyślał sobie prawie 10 minut i zbił pionkę na C4, czyli przyjęty gambit hetmański. Na co białe odpowiedziały ruchem E3. Jest oczywiście tutaj wiele możliwości. Ruch E3, normalne zagranie. Posunięcie C5 to też jest ruch, który oczywiście atakuje centrum. Naturalna sprawa w gambicie hetmańskim. Goniec odbija pionka. Tutaj oczywiście, jeżeli byśmy chcieli tego pionka bronić, grając posunięcie B5, no to zawsze napotkamy taki ruch A4. Tutaj białe nie mają żadnych problemów, jeśli chodzi o debiut. Żeby była jasność, obrona tego pionka mija się w zasadzie z celem dobrej gry. Po C5 goniec zbił, posunięcie A6, standardowo chcą czarne zagrać oczywiście tutaj ruch B5, żeby wprowadzić gońca, to są wszystko normalne rzeczy, białe robią roszadę, tu się wszystko dobrze trzyma i Nepo zagrywa skoczkiem na C6. Bardzo słuszna decyzja, zresztą często też się widzi w gambicie hetmańskim skoczek na D7, ale zobaczcie jaka logika w tej grze, na razie to są proste oczywiście, mam nadzieję, rzeczy, że jak wychodzi sobie pionek, to za pionkiem podąża skoczek i to jest jak najbardziej słuszna droga. Skoczek zagrywa na C3, posunięcie B5 i goniec ma do wyboru dwie opcje, albo na D3, albo na E2, to znaczy na B3 również może ruszyć, ale to jest troszkę gorsza, że tak powiem, opcja, tutaj C4 można dostać, znaczy inaczej, opcja jak opcja, no w każdym razie tutaj nie będziemy się zagłębiać w debiucie w takich prostych układach, po prostu goniec odchodzi na D3 z małą pułapką, powiedzmy, goniec zagrał na B7, ale jakby tego ruchu nie było i czarne skusiłyby się na nabicie na D4 i po wybiciu wybija skoczek i czarne niby zdobywają pionka. Nic z tych rzeczy, dlatego że mamy tutaj pułapkę i zdobywamy po prostu hetmana, ale to tak przy okazji, na tym poziomie to się oczywiście absolutnie nie zdarza. Więc goniec zagrał na B7, w tym momencie A4. Bardzo dobry ruch w gambicie hetmańskim, który atakuje oczywiście skrzydło hetmańskie. Walczyć o to skrzydło trzeba. Czarne grają B4 i skoczek zagrywa na E4. Moi drodzy, pozycja no taka bardzo standardowa. Uważam, że te H3, no w sumie nie wiem, czy się bardzo przydało białym w tym układzie. Ciężko mi to stwierdzić, ale jest to pozycja, która może być powielana wiele, wiele razy i myślę, że grać ją można spokojnie. Tutaj skoczek zagrał na A5 i teraz Chińczyk postanowił wymienić skoczki. I tutaj chwilę się zatrzymam, dlatego że mi się narzuca bardzo fajna i myślę, że prosta idea, mianowicie skoczek bije na C5. Dlaczego białe nie zbiły pionka? To znaczy, tutaj nie chodzi o to, żeby zdobyć pionka, absolutnie nie, tylko chodzi o to, żeby wymienić gońca za skoczka, co myślę, że jest ciekawym układem. Tutaj oczywiście czarne muszą to zbić, bo jak nie zbiją, to tracą pionka, więc po wybiciu na C5 tutaj pionek by wybił i czarne mają do wyboru
no, wiele opcji. Oczywiście ten pionek C5 zostanie odbity i przykładowo skoczek D7 i tutaj białe mogłyby zagrać na przykład goniec na D2. Tak, żeby uruchomić sobie parę gońców. Zobaczcie, że białe tutaj niczym by nie ryzykowały. Może Chińczyk nie chciał dostać takiej mniej więcej równej pozycji, na taką się zanosi. Tutaj jeszcze taki ciekawy wariant byłby po biciu na F3 i trzeba odbić pionkiem, bo jeżeli byśmy odbili hetmanem, to jest zagranie skoczek E5 i tracimy tutaj gońca z widełkami. Więc odbicie pionka jest obowiązkowe i tutaj odbicie pionkiem oczywiście. Bicie na C5 i jakby goniec zbił na B4 i po wybiciu skoczkiem goń jest forsowny wariant, bo jest bicie na A5, hetman odbija i hetman odbija i roszada. Obiektywnie patrząc, pozycja powinna być remisowa, aczkolwiek pionek więcej po stronie białych może gwarantowałby jakieś mikro szanse na zwycięstwo D-Clearena. Oczywiście to nie jest takie proste przy ciężkich figurach. Bardzo blisko jest tutaj remisu, ale myślę, że no szkoda w sumie, że tak nie poszło, bo byłoby ciekawie. Ale ciekawie również w partii było, moi drodzy, dlatego że poszło bicie na F6, pionek zbił na F6, co się wydaje dziwne, bo pewnie większość z nas od razu narzuca się takie zagranie jak hetman bije F6, ale w gambicie hetmańskim często takie bicie pionkiem nie pozwala wejścia skoczkowi do centrum, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, zobaczcie połączenie gońca z wieżą potencjalną, mogłoby tutaj być bardzo, bardzo groźnie, no i teoretycznie może być. Co robią teraz białe? Białe zagrywają E4. Można było też bardzo rozważyć takie posunięcie jak bicie na C5, dlatego że ten pionek C bardzo może być nieprzyjemny. Tak zresztą też się dzieje. Zobaczmy, że po E4 czarne grają C5 i myślę, że nie jeden zawodnik, który gra gambit hetmański czarnymi, byłby zadowolony z tej pozycji. Tutaj, moi drodzy, trzeba powiedzieć sobie szczerze, białe nie za bardzo uzyskały przewagę. Mało tego, białe są troszeczkę w defensywie. Goniec na C2, aby pilnować pola B3. Skoczek na bandzie jest ustawiony tutaj wyśmienicie, trzeba przyznać, dlatego że pilnuje bardzo ważnego pionka. Goniec również pilnuje pionka B4. Te pionki są niebezpieczne. Hetman zagrywa na C7, goniec na D2 i wieża G8. Oczywiście Chińczyk robi co może, wyprowadzając figury. Zobaczcie, że Nepo, zagrywając wieża G8, ma jasny, prosty cel. Tutaj nie będzie zmiłuj się, moi drodzy. Wieża C1, jest to ruch oczywiście, który się bardzo narzuca, jest to naturalne zagranie, a ze strony czarnych następuje roszada. Tak patrząc na logikę, długa roszada. No właśnie, król się nastawia pod związanie, ale trzeba bazować na konkretach w takich pozycjach i właśnie to robi Nepo. Zobaczcie, że król tutaj wbrew pozorom będzie bezpieczny. Skoczek dobrze zabezpiecza pionka. Nic białe na razie złego nie mogą czarnym zrobić. I teraz D-Clearen, moi drodzy, popełnia błąd. Zagrywa goniec na D3. To jest też logiczne. On chce podważyć pionka na C4. Jednak ten ruch nie spełnia swoich oczekiwań, o którym opowiem za moment. Pokażę tylko alternatywę białych, jaka mogłaby tu nastąpić. Mianowicie hetman A1 byłoby ciekawym zagraniem. Tutaj białe muszą sobie zdać sprawę z tego, że ta pozycja jest bardzo niebezpieczna. Ale o co chodzi w tym posunięciu hetman A1? Przede wszystkim atakujemy na B4 i wzmacniamy ruch E4. Czarne na pewno zagrałyby F5, bo to jest bardzo logiczne. Chcemy otworzyć diagonale i działać mocno na linii G wieżą, ale po wybiciu na B4 dosyć forsowne zagranie. No tutaj goniec mógłby zbić na B4, hetman mógłby zbić na B4 i pionek mógłby zbić na E4. I w tej sytuacji no pozycja białych się niestety rozwala, kruszy, tu wszystko już leci, za chwilę wieża bije na D4, F5 i robi się niebezpiecznie. Jednakże tutaj w tej sytuacji zamiast bicia gońcem na B4 można by było zagrać król H1. Król H1 byłoby ruchem lepszym, no trzeba byłoby się przyznać troszkę do błędu w debiucie i uciec królem, po prostu zejść z gruźb. Po zagraniu na przykład skoczkiem na C6, co się wydaje logiczne, aby bronić pionka, wieża mogłaby zagrać na G1, ale uważam, że to są bardzo trudne ruchy do wymyślenia, ale trzeba byłoby tutaj mocno bronić tego punktu i po wybiciu na D4, skoczek jakby wybił na D4 i wieża by wybiła na D4, można byłoby wybić
forsownie mogłoby się to potoczyć i pionek mógłby być na E4. Różnica polega na tym, że troszkę jest większa redukcja figur i nadal czarne są świetne w tej pozycji, ale białe mogłyby jakieś mieć mikro szanse na uratowanie tej gry. No cóż, potoczyło się inaczej. Oczywiście to jest jeden z wariantów, tam w głowie zawodników tego było zapewne cała masa, no i goniec D3 ze strony Chińczyka, na co Nepo gra w najlepszy ruch w pozycji, oczywiście, król B8. Bardzo ładne posunięcie i to właśnie, ja często powtarzam, że arcymistrzowie różnią się od nas, znaczy my się różnimy od arcymistrzów, inaczej. Arcymistrzowie są arcymistrzami, a nie my, dlatego, że oni potrafią w pewnych momentach robić ciche ruchy, odejścia królem i zagrywać figurami do tyłu. No, powtarzam to ostatnio często, mam nadzieję, że w nasze głowy powoli się to będzie kształtowało, żebyśmy też pamiętali o takich rzeczach. Wieża E1 ze strony Chińczyka. Moi drodzy, kolejne błędne zagranie, które nie wnosi do pozycji tak naprawdę nic, a wydawałoby się, że jednak tak, no bo bronimy pionka. Dlatego, że czarne grają F5. Pozycja robi się bardzo trudna. Wszystko wskazuje na to, że tutaj no białe po prostu są gorsze, nie mają żadnych perspektyw. Nie można oczywiście tutaj za bardzo otwierać pozycji, bo robi się bardzo ciężko po wieża bije D4. Bardzo ciekawe pułapki zestawia Nepo. Odbicie skoczkiem na D4 no, wiąże się matem w czterech ruchach. Wieża bije G2, król F1, wieża bije F2. Pięknie by się to mogło zakończyć. Hetman H2, na przykład król E3 i goniec H6. Mat, pierwsza klasa, to by wyglądało pięknie. Tak nie było, ale mogłoby nastąpić. Moi drodzy, po ruchu F5 tutaj Ding Liren przyznaje się do błędu i cofa gońca na C2. Bardzo trudna decyzja Chińczyka, no ale zresztą też słuszna. Skoczek zagrywa na C6 i goniec na G5. Białe próbują szarpnąć tutaj z tej strony. Jednak napotykają na posunięcie Nepo z dwoma wykrzyknikami, moi drodzy. Bardzo dobry ruch i świetne wyczucie, ale na tym poziomie jest to, myślę, że taką prawie, że naturalnością bym powiedział. Wieża bije G5. Zbicie tego gońca gwarantuje ogromną przewagę czarnym. Odbić trzeba i skoczek zbija pionka w centrum. Wieża robi się aktywna. Tutaj jest jakość mniej czarnych, ale pozycja jest, no trzeba to powiedzieć wprost, wygrana. Ale żeby wygrać, to jeszcze trzeba to dobrze rozegrać. Hetman zagrywa na H5, w tym momencie F6 i tutaj skoczek wrócił na F3. Jeżeli skoczek by nie wrócił do swojego obozu, tylko zbił na H7, wbrew pozorom wiele by się mogło nie zmienić, dlatego że goniec na C5 jest bardzo dobrym ruchem, który strzela w F2 i na przykład po wybiciu kolejnego pionka, co wydawałoby się fajne dla białych, dlatego że odbijamy pionki, jest fajnie, zaczyna się to układać, ale nic bardziej mylnego. Po hetman F4 uważam, że można pozycję praktycznie poddawać, dlatego że tutaj są nieuchronne groźby z odsłony jakiejś szachy, powiedzmy. Znaczy inaczej, mówiąc wprost, wszystkie figury celują w króla i to musi się źle skończyć. Poza tym nie widać żadnych perspektyw dla białych. To tak mówię, analizka na szybko. Skoczek jednakże wrócił na F3, po czym Nepo już teraz zagrywa jak maszyna. Mianowicie bicie na C2, bicie goniec E4. Trudne to póki co nie było. Wieża D2. Wymiany nie chce tutaj uczynić Rosjanin i zagrywa gońcem na D6. Król H1 ze strony Chińczyka. Tutaj Ding Liren musiał wykonać 14 ruchów w 2 minuty około do kontroli czasu, więc bez czasu dodawanego, moi drodzy, więc zadanie arcytrudne, żeby nie przegrać przy kontroli czasu. No ale poszło tak, moi drodzy, C3 ruch, myślę, że prosty dla każdego z nas. Po wybiciu ten pionek oczywiście maszeruje do góry, wieża zagrała na D4, C2. Zwróćmy uwagę, że niby król jest odkryty, ale nie ma go jak za bardzo atakować. Gońce świetnie to tutaj asekurowały. Hetman zagrał na H6 i po posunięciu E5 Ding Liren poddał partię. Dlatego, że musiałby wykonać jeszcze 11 ruchów, ale to już nie ma znaczenia, dlatego, że ten pionek tutaj robi już wielką karierę, wieża nie ma za bardzo odejść dobrych i partia się
kończy. Nepo po dwóch rundach wygrywa 1,5-0, więc no na pewno to jest bardzo dobra informacja dla jego sztabu i dla niego, dlatego że wygrywa czarnym kolorem, a w meczu o Mistrzostwo Świata jest to bardzo, bardzo bolesna na pewno lekcja i świetny triumf nad przeciwnikiem. Moi drodzy, mam nadzieję, że Dink się odpali i zacznie grać troszkę żywsze szachy. Zobaczymy. Ja mu kibicuję nadal, mimo wszystko, no ale widać, że Nepo złapał wiatr w żagle, jest w formie, czeka na dobre okazje i je póki co wykorzystuje. Po dwóch rundach trzeba też śmiało powiedzieć, że Nepo no, jest tutaj coraz większym faworytem, mimo wszystko, bo w pierwszej partii też miał przewagę, cisnął, ale był remis. W tej partii wykorzystał błędy przeciwnika i zakończyło się to, jak się zakończyło. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!